Następna informacja odnośnie Parku Skaryszewskiego. No i nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo tak, tutaj Litka Lipska w soboty siedzi w tym parku i ona nadaje. To jest jej biuro. Jeszcze tylko brakuje tej wielkiej Ewy z Grecji. No już ona to ma porąbany mózg. Przyjdzie, gdzie nie przyjdzie, to wszędzie wszystkim sprząta. Poszła do tej Joanny, koleżanki von Lipski, koleżanki ze szkoły podstawowej i też tam sprząta, wszędzie sprząta. Ale to nie to, że ona się chce przylizać, tylko może to nie jest według jej pomysłów, zwyczaju. Jest po prostu u ludzi brudno, po prostu śmierdzi, po prostu trzeba po swoim. Proszę Państwa, ja kiedyś jak chodziłam do siostry, jeździłam Wiktorowskiej na ulicę Czerniakowską, ona była po konserwatorium i tak przejęta sztuką, a właściwie nauczaniem, a właściwie może zarabianiem pieniędzy, bo lekcja godzina u niej kosztowała 250 zł, a ponieważ ja jako osoba najambitniejsza na świecie, no miałam naukę na fortepianie, gry na fortepianie, naukę na gitarze, no to 500 zł, świadomie dawałam jej, ale ona miała kurze na obrazach, zanieczyszczone, tyle brudu, tyle tego wszystkiego, że Państwo sobie nie wyobrażacie, tyle brudu, tyle kurzu. No i teraz jak kamera się przesuwa, no to przecież jak mam nie pokazać tej von Lipski, która siedzi na ławce. Ona nawet, proszę Państwa, ma taki wzrok, że ona nie widzi ludzi. A gdyby tak zaczepiła, to by się zaraz wydała, nie? Ale ona na przykład szyje sobie, bo to ją wycisza, uspokaja, uspokoić może w mniejszej części, to znaczy w ciemniejszej części naszego pokoju i sobie szyje, to chyba widzi, nie? No dobrze, proszę Państwa, ona tutaj prowadzi dyskusję, o właśnie, von Lipski, daszek za krótki, kołderka za krótka, Stadion Narodowy, Warszawa, na Mazowszu, nad Wisłą, czyli co by sobie mogli kupić? No, ludzie o rejestracji warszawskiej, tutaj jak Państwo się popatrzycie, to wszędzie WAW.